Dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Tym razem obiecuję, że zostanę na dłużej, dlatego że mam już czym nagrywać, mam internet, żeby wstawiać te filmiki. No i dzisiaj sobie pogadamy. 150 lajków pod tym filmikiem i wstawiam Wam filmik źrebaka wreszcie. Dowiecie się też, jak ma na imię i jakie jest płci, bo ci, co nie obserwują mnie na Instagramie, pewnie nawet nie wiedzą, że on się już urodził, aczkolwiek mogą się domyślać, patrząc po terminie, kiedy pojechała do Ogiera, a kiedy no 11 miesięcy wypada. Więc dzisiaj sobie powiemy o tych ciężkich 11 miesiącach u klaczy. Jest to dosyć taki dla mnie fajny okres do wspominania, aczkolwiek wiadomo, że każdy był przepełniony takim strachem o klacz, no bo to jest wiadome, że klacz jest źrebna, no to człowiek na nią zwraca uwagę 1000 razy bardziej niż ogólnie, no wiadomo. No i tak, pojechaliśmy w marcu, pod koniec marca tamtego roku do Ogiera, do Bogusławic, do Sir Lurona. Pokryła się za trzecim albo czwartym razem, więc było całkiem spoko, zabraliśmy ją. Później, 2 tygodnie potem, przyjechał weterynarz zbadać ją. No i było bardzo ciężko, już myślałam, że się nie uda, bo no, ona szalała bardzo, bardzo szalała. Chciała w ogóle się dać zbadać. No i niestety weterynarz nie miał żadnych leków uspokajających, więc musieliśmy zastosować dudkę, bo inaczej to nie dałoby rady w ogóle kompletnie. On ją badał przez to okienko od boksu, co ma, i powiedział mi, że trzymaj ją, bo jak się ruszy nawet kawałek, to mi połamie rękę. I ja byłam, wiecie, taka zestresowana w ogóle, czy ten źrebak jest, żeby się tam nic nie stało. No i on tak grzebał. No i stwierdził, że jest zarodek, ale jest nieregularny. I może być nieregularny dlatego, że ona może go wchłonąć, albo może być dlatego, że on po prostu tam pogrzebał za bardzo. No bo wiadomo, ona się kręciła, ona stawała dęba, ona próbowała gryźć tego weterynarza. Ona bardzo nie lubi ogólnie facetów. Jeszcze ma uraz, bo jak miała wtedy te zastrzyki podawane, to wszystko, no to ma uraz bardzo. No i ona jest raczej koniem takim, który obcych straszy i groźnie wygląda dla obcych, ale tak ogólnie to jest do przeżycia. No słuchajcie, ja z nią 7 lat wytrzymałam, więc i kupiłam ją, jak miałam 13 lat, ona miała wtedy 4, także naprawdę żyje. Nie jest najgorzej. Dobra, no i zbadał ją. Mieliśmy się umówić na kolejną wizytę, żeby potwierdzić, czy ona na pewno jest źrebna, bo wiadomo, że jak ten zarodek nieregularny, to było ryzyko, żeby ona go wchłonie. No i tak czekaliśmy się, nie doczekaliśmy, bo za każdym razem, jak umawialiśmy wizytę, no to weterynarzowi wyskakiwało coś innego. No i szczerze mówiąc, później już człowiek odpuścił. No, czy dobrze, niedobrze, na pewno następnym razem zrobimy to troszeczkę inaczej, poszukamy też troszeczkę jakby w internecie kogoś innego, żeby do tej klaczy przyjechał i ją sprawdził, ale ja ją obserwowałam też przez to, że nie był ten weterynarz drugi raz, obserwowałam ją 1000 razy mocniej niż ogólnie, niż w ogóle bym obserwowała, ale no dobra. No i Aisha chodziła pod siodłem do, czekajcie, do września, w październiku chyba jeszcze raz może była pod siodłem, czyli tak, mamy kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no 6 miesiąc jakoś tak. W każdym razie odstawiona była, było widać, że ten brzuszek jej rosnął, naprawdę już zaczęła się robić taka kuleczka, więc odstawiliśmy ją od jazd jakichkolwiek i sobie tak czekaliśmy. No i zbliżał się tak styczeń, luty. Mówię, o kurczaki, jest blisko, jest bardzo blisko. Ogólnie była strasznie nieuważna też podczas tej ciąży. Może dlatego, że to była jej po prostu pierwsza i zapierdzielała galopem, brykała i kilka razy mi się przewróciła, gdzie ja już miałam serce w gardle i tylko patrzyłam później, czy nic się na pewno nie stało, czy źrebak się rusza na pewno. Raz czyściłam ją w boksie, wzięłam Magic Brusha, jak to wiadomo, po zimie, i w zimie konie są strasznie uwalone błotem, jeżeli tylko chociaż raz się wydarzają, to wiecie, ta gruba sierść i brud, no to się tak skleja, że no, jest masakra. No i ja ją tak szorowałam, a nagle ręka mi totalnie odskoczyła, bo mnie młody kopnął. No i już wtedy po prostu łzy w oczach mi stanęły i wiecie, ja miałam po prostu takie, o, matko boska, on się rusza, on mnie kopnął i o Jezus, nie? Jakby to było coś naprawdę nad wyraz dziwnego, ale no jak wiecie, to jest mój też pierwszy źrebak, jej pierwszy źrebak, ona jest moją klaczą od, to był mój pierwszy koń, duży koń. Więc no, ten sentyment jest ogromny. No i jako, że po prostu o ciąży za dużo Wam nie opowiadam, dlatego, że
No, generalnie był to dosyć spokojny okres, bardzo długo wyczekiwany, ale jednakże nie mam za bardzo co jeszcze Wam powiedzieć, no chyba żebyście mieli Wy jakieś pytania, no to wtedy mogę mniej więcej coś Wam dodatkowo pogadać, odpowiedzieć. No. Przejdźmy do porodu. Termin miała tak na początek marca, koniec lutego, no więc termin się zbliżał. Wymiej nabrzmiało tak centralnie, miała taką gulę z tyłu, wiecie, jak pomiędzy nogami, to wygląda jakby miała po prostu, no, no taki woreczek, taki ono nabrzmiało. No i co, chciałabym obalić mity na temat tego, że klacz za każdym razem, jak zbliża się do porodu, będzie miała kropelki siary na sutkach. Tak jest często, tak jest naprawdę często, więc nie sugerujcie się też, że tak w ogóle, że to jest mit totalny, ale tak jest często, tylko że nie wszędzie i mój teść na przykład mówi, nie, ona nie będzie rodzić, nie, ona nie będzie rodzić, ale ja już widziałam, że coś z nią się powoli zaczęło dziać. Zwłaszcza, że to był jej pierwszy źrebak, więc ona też jakby, no może następnym razem będzie inaczej, może następnym razem będzie bardziej pokazywała te oznaki porodu. No i mnie trochę ona zmyliła, powiem Wam szczerze, bo zbliżał się, poczekajcie, marzec, cały marzec przechodziła. Ona przechodziła praktycznie jeszcze parę dni i przechodziłaby rok. No i ale ten kałdun już był wielki. Dopiero jakiś miesiąc przed porodem dostała jakiekolwiek wymię, bo ona wcześniej to miała, wiecie, zwykłe, normalnie takie małe, nie, nic nie wskazywało na to, że w ogóle jest źrebna i że w ogóle zbliża się termin porodu. Więc ona miesiąc przed dostała takie wymię, całkiem spoko. No i mówię, no, takie to wymię niby okej, ale jeszcze nie do końca. I stwierdziłam, że no, poczekamy sobie jeszcze trochę. No i faktycznie poczekaliśmy jeszcze miesiąc. Powiem Wam szczerze, że myślałam, że no, nie wytrzymam z tą kobyłą, bo takie chwile mi płatała, że szok. Stwierdziłam, że no co, będziemy obserwować, czekamy, no. Ona się w ogóle nie dała tam dotknąć. Ona ogólnie się nie daje w takich miejscach za bardzo dotknąć, bo zaraz się denerwuje, wkurza i boi się, że znowu będziemy jakieś badania czy coś. I wiecie, ja tak czekałam i czekałam. No i 27 marca miałam wyprawiane urodziny, a 28 obchodziłam je faktycznie. No i tego 27 marca zrobiliśmy ognisko tam u koni, siedzieliśmy sobie. Ona z samego rana, jeszcze przed tym ogniskiem w ogóle, zaczęła mi się kłaść, zaczęła mi stękać. Ja wstawię Wam filmik z tego, to sobie zobaczycie. Ja dotykam niż kurwa nie wiem. Nie przechodzi, nie zauważyłem. Później pojechałem, puściłem ją jeszcze raz i wziąłem kurde tak samo. Coś robiłem, to postało sobie w ile do gdzie. To znowu się. Chciałam może kopytę. No żeby znowu doszło, by jak nie chybało. Ciebie mnie nie było twierdzy pan. Wyglądało, no i ja mówię, oho, zaczyna się akcja porodowa jak nic, bo ona już, wiecie, tak jakby chciała przejść, jakby ją skurcze opały, no ale mówię, no kurczę, to pewnie jeszcze trochę potrwa, więc spokojnie, dałam jej, otworzyłam jej boks, więc mogła sobie wyjść, była sama, konie były na padoku, ona chodziła sobie po podwórku i jak chciała, to wchodziła do boksu, kładła się też na podwórku, aczkolwiek tylko raz się chyba położyła po prostu, żeby tak odpocząć, bo widać było, że ją męczyło. No ale mówię, okej, to pewnie jest ta pierwsza faza, gdzie źrebek dopiero się układa w stronę wyjścia, więc mówię jeszcze, no na pewno sobie poczekamy, nie będziemy panikować. W razie czego zadzwoniliśmy do innego weterynarza niż tego, który ją badał, żeby był w pogotowiu.
jakby co się działo, nie daj Boże, nie tak. No i on tam wytłumaczył nam właśnie, że na spokojnie, że my mamy poczekać. Jak coś, to do niego dzwonić, on będzie pod telefonem, więc ja też byłam dużo, dużo, dużo spokojniejsza, bo no wiecie, jak to jest, w razie lepiej uprzedzić, zanim coś miałoby się stać, że coś może się stać, że coś może się zacząć dziać. Także weterynarz był już poinformowany i mógł sobie też troszeczkę inaczej rozplanowywać dzień, no bo jak jeden weterynarz na przykład u nas ogólnie, mam wrażenie, że w mojej okolicy jest dosyć mała ta okolica ogólnie, ale mam wrażenie, że tych weterynarzy i tego wszystkiego kowali jest dosyć mało i nie ma jakiegoś super dużego wyboru. A jeżeli już, to są z dosyć daleka, no z dosyć daleka, no także wiecie, no dojazd trochę by potrwał. No i stwierdziłam, okej, zadzwoniliśmy, ona sobie wychodziła, ona sobie wchodziła, kiedy chciała, no i parę razy właśnie mi się tak kładła już jakby do parcia. Ja tylko wyglądałam, czy tam nie widać żadnych nóżek, ale to było jeszcze za wcześnie. Wiecie, to były emocje, człowiek jest w takich emocjach wtedy, taki jest roztrzęsiony, że nie myśli racjonalnie, tylko jak takie małe dziecko, które się cieszy, o matko, na przykład, nie wiem, konik. No, na takiej zasadzie to działało. Potem nagle cisza. Przestała się kłaść, zaczęła normalnie chodzić, zaczęła z powrotem jeść, pić, wszystko było spoko. No to wypuściłam ją jeszcze na padok z końmi i pojadła sobie sianka. My zorganizowaliśmy sobie to ognisko, wpuściliśmy konie do boksu, no i siedzieliśmy na tym ognisku. Ja co chwilę chodziłam, sprawdzałam i tam no, dzieciaki też biegały, ale mówię, nie dajcie jej spokój, żeby ona miała chwilę dla siebie jakby, bo to jednak jest dla niej nowe przeżycie. No i wiadomo, że ze stresu mogłaby coś zahamować albo coś mogłoby pójść po prostu gorzej, gdyby ona miała nad sobą tylu ludzi, zwłaszcza, że ona nie lubi towarzystwa. Wiecie, są konie, klacze, które są przyzwyczajone do ogromu ludzi wkoło tak zwanych paparazzi. A ona nie, ona lubi mieć święty spokój, jak ktoś podchodzi do niej do boksu, to ona raczej nie jest szczęśliwa. Było się to ognisko około drugiej. Ja ciągle siedziałam jak na szpilkach. Nie mogłam się normalnie wyluzować, nie mogłam się normalnie pobawić. Tylko tak siedziałam i non stop chodziłam do tego konia, tak wiecie, ukradkiem, ona nawet mnie zauważała. O drugiej skończyliśmy. No jeszcze zajrzałam raz do niej. No to sobie leżała, spała po prostu jak zawsze, ona zawsze śpi na leżąco, tak samo jak Amigo i Jurek, w sumie oni, jak do nich zaglądam w nocy, to też śpią na leżąco, więc mówię, okej, no dobra, od samego rana nie było żadnego więcej objawu, żeby miał się zacząć jakikolwiek poród, więc mówię, okej, każdy mi trąbił, że musi siara lecieć, a ona ani mleka, ani widła, ani słuchu, w sensie, no nie doiłam jej, no bo wiadomo, nie dała mi się dotknąć, ale po prostu, no nie widziałam, żeby coś cokolwiek tam kapało. Kilka dni przed miała tylko takie jakby zaschnięte troszeczkę na sutkach, takie białą skorupkę, czyli no coś tam mogło, taką białą, tak lekko białą, to nie było takie bardzo białe, to było bardziej takie, wiecie, po prostu jak wsiara ma bardzo dużo, nie wiem, czy u koni też tak jest, tak, no, bardzo dużo glukozy, ogólnie cukru, tak, w sensie jest klejąca taka, no to tam może coś się na tych sutkach osadziło. No, ale w każdym bądź razie, nie przedłużając, poszłam o tej drugiej, poszłam jeszcze do domu, no i siedzę sobie przy tym stole i mówię tak, kurczaki pieczone, jak ja teraz wytrzymam całą noc, no i nie, ja byłam po tylu nocach nieprzespanych i mówię, o nie. No i tak siedzę przy stole i mi tak ciągle kiwu, wiecie, przymykały mi się oczy i jak tylko troszeczkę coś za bardzo pierdykłam w dół, to zaraz do góry, o matko, co się dzieje. I poszłam jeszcze raz sprawdzić, no mówię, no nie, no śpi, no, no nie wiem, położę się może już spać czy coś, obudzę się za jakąś godzinkę. I po prostu sprawdzę. No i położyłam się. Jeszcze przed tym, a zanim się położyłam, jeszcze parę razy u niej byłam, żeby na pewno sprawdzić, czy to na pewno nie dzisiaj będzie. No i się położyłam i jak na złość w tamtym telefonie miałam bardzo, bardzo luźne wejście do ładowarki. I ta ładowarka jak się wkładało, to wystarczyło ją pyknąć trochę i ona, wiecie, odlatywała. No, że miałam mało procent, dobra, to podłączyłam ten telefon, stawiałam sobie budzik na za godzinę i kolejną godzinę i kolejną godzinę, tak żeby co godzinę wstawać. Ale gdzieś ten telefon mi, ta ładowarka mi po prostu pykła i się rozładował, a ja sobie spałam w najlepsze. No i o 6 budzi mnie Mateusza tata. Znaczy, słyszę, jak ktoś do mnie biegnie. I mówię, oho, coś jest nie tak. Bo ktoś biegnie po domu i bo nocowaliśmy właśnie na Kreśle, nocowaliśmy u koni. Tam u mojego teścia. No i ktoś biegnie. I mówię, o, ja już oczy otwarte, mówię, coś jest nie tak. Wchodzi do pokoju i mówi, Źrebak jest. Ja mówię, tak, ja wiecie, jak to człowiek rozespany, nie dość, że nie kontaktuje, to jeszcze takie emocje
I ja, jak się zarwałam w tych ciuchach, w tej piżamie, w tym wszystkim, założyłam tylko buty i lecę. Jeszcze pierwsze, o co zapytałam, to było, a żyje? I on powiedział, no tak. I wtedy, wiecie, ulga i biegnę. Ale no to było moje pierwsze pytanie, no bo, kurczę, no, oślepiła się sama, wszystko jakoś tak poszło bez mojej obecności, no to pierwsze, co mi przyszło, żeby zapytać, nie, czy to jak wygląda, jak coś, czy, tylko po prostu, czy żyje. No, no nie wiem, tak mi do głowy przyszło automatycznie. No i słuchajcie, Aisha ma boks, rozwaliła sobie, to ogólnie mówię wcześniej, tak dopowiem wam, rozwaliła sobie otwieranie od boksu, wypchnęła po prostu, no i poszło. No i ona ma teraz zawiązywany taki sznurek, mocno zaplątywany, żeby, wiecie, te drzwi się trzymały. No i tego dnia akurat musiało być to troszeczkę lżej zawiązane, że te drzwi były tak leciuteńko uchylone, tak wiecie, tak pyćkę taką, może tyle. No i ja wychodzę z tego domu, biegnę, a od razu widzę ten boks Aiszy i widzę, że pomiędzy tymi drzwiami, a pomiędzy boksem wstaje takie małe kopytko. W pierwszej chwili powiedziałam tak, no to jest za duże kopyto, nie? No bo jak widziałam inne źrebaki, wszystko takie było drobniejsze, delikatniejsze, a to takie kopyto jak moja dłoń, nie? No może nie aż tak, jak trochę taka zgięta dłoń. No i patrzę, takie duże i takie jasne kopyto, lecę. Odwiązałam to, patrzę, on centralnie przy drzwiach sobie leżał, taki wiecie, jeszcze mokry, on to musiało się stać niedawno. W drugim kącie patrzę łożysko, mówię, o kurde, udało jej się urodzić samej, udało jej się urodzić łożysko. Nie wiadomo nawet kiedy dokładnie, w sensie, no to musiało być niedawno, no bo on był jeszcze mokry cały, natarłam go szybko słomą. I Aisha, jak puściłam tą jego nóżkę, żeby on mógł wstawać, jak ona zobaczyła, że ja go dotykam. Na początku stała, bo była sama zdezorientowana, pewnie tak samo jak ja. Ale jak już troszeczkę ja go zaczęłam coś tam przy nim robić, to tak się na mnie rzuciła. W sensie, wiecie, nie rzuciła się na mnie, nic mi nie zrobiła, ale rzuciła się tak w moją stronę z taką agresją i zębami, nie? I ja takie odsunęłam się, mówię, o! Pierwszy raz w życiu Aisha mi tak zrobiła, że aż tak. Bo ona kuli sobie uszy, ale wiecie, to jest takie kulenie, że sobie pokuli i nic z tym nie zrobi dalej. Ale to było straszne. No i najgorsze było ten pierwszy tydzień, to była masakra. Aż ciężko mi się to wspomina. Ale tak, wyjęłam to łożysko z jej boksu. Ledwo, bo wchodząc do tego boksu ryzykowałam własnym życiem w tamtym momencie. A ono było jeszcze praktycznie pod tylną ścianą, więc musiałam przejść cały boks, żeby to łożysko wyjąć. Nie miałam siły. To łożysko było tak gigantycznie ciężkie, że co ja wzięłam na widły, to mi zaraz spadało, bo po prostu nie dość, że śliskie, wiadomo jak to łożysko, nie? To jeszcze było niesamowicie ciężkie. No i porobiłam zdjęcia, obejrzałam z każdej strony, czy wszystko jest okej, no i patrzę, wszystko jest super, wszystko się wydaliło, a jeszcze tam zerknęłam, tylko wiecie, tak z odległości i patrzę, no... Naprawdę, kobieta sobie poradziła i byłam z niej taka dumna w tym momencie. Nawet sobie nie wyobrażacie, bo... A jednocześnie tak bardzo zła na siebie, że kurna, no ten telefon mi się rozładował i po prostu nie wstałam na czas. Myślę, że jakbym wstała jakąś godzinkę wcześniej, to bym wszystko widziała na własne oczy i mogłabym wam to nagrać, ale... No, bardzo tego żałuję, bo bardzo bym chciała mieć to nagranie, naprawdę. To jest taka, wiecie, pamiątka super raźna, zwłaszcza, że... Źrebak się urodził moje urodziny, no bo ja miałam wyprawę na sobotę, a w niedzielę miałam swoje właściwe, jak to wcześniej wam powiedziałam, a on się urodził, wiecie, w nocy, nad ranem w sensie, nad ranem w niedzielę, więc 28 marca, tak jeszcze zerknęłam pierwsze co na niego, takie pierwsze, wiecie, spojrzenie, to mówię, o kurna, jaki on jest jasny. On był jaśniutki, wyglądał jak kasztan, tylko po prostu miał ciemną grzywę i ciemne oko. Całe nogi białe, tutaj taki jaśniuteńki, no w sumie może nie tyle co kasztan, a jak bułany. Po prostu miał taką, no taki był jaśniutki, ja po prostu spojrzałam na Aiszę, ona taka czarna, spojrzałam na niego, on taki jasny. Jeszcze ta odmianka i spojrzałam, że ma tą odmiankę i byłam już w niebo wzięta, bo ja choruję na odmiany u koni, uwielbiam odmiany i to takie troszeczkę większe na nogach i na głowie, uwielbiam. Jak chyba większość z nas teraz jest na to popyt. Doszło do dezynfekowania pępka i to była katastrofa, bo Aisha się rzucała na nas. Mateusz musiał na czworaka praktycznie wchodzić do tego boksu, bo jak się wchodziło na nogach, że tak powiem, no to ona nie mogła tego przeżyć. No i źrebak jak spał, to on tak ledwo, tak podniósł mu trochę tą nogę i tak psik, psik i uciekał zaraz, nie?
No, ale powiem wam szczerze, tak, pompowinka ładnie wszystko, bałam się, że będzie gdzieś tam załatwiał się tą pępowiną czy coś, no bo wiecie, różne historie się słucha, no i jak już faktycznie ten źrebak, że tak powiem, przyjdzie na świat, no to wtedy człowiek się boi o wszystko i ta pierwsza doba, te pierwsze doby jest są bardzo ciężkie, bardzo stresujące dla właściciela, dla hodowcy, a ja się stresowałam jeszcze bardziej, dlatego że ona nie dawała mi do niego nawet podejść i wiecie, to odczulanie tak zwanej imprinting w pierwszych chwilach źrebaczka jest dosyć ważny, no ale na szczęście coś tam mi się trochę go udało tak podotykać na zasadzie. Dobra, na chwilę się wybiłam z rytmu, więc nie pamiętam do końca, co ja mówiłam poprzednio, no ale tak. Jeszcze wróćmy do tych pierwszych godzin w porodzie. No to tak, oczywiście był stres, czy on wstanie. No i wstał, okej. Okay. Po paru próbach wstał, okej, okay, fajnie. Potem już człowiek takie, jedna rzecz z głowy. No i szukał cycka. Też nie mogłam mu pomóc, nawet nie chciałam mu za bardzo pomagać, no bo wiadomo, że pamiętajmy o tym, że najlepiej właśnie, jeżeli klacz sama się oźrebi i ten źrebak sam najpierw spróbuje. Interweniujemy tylko w przypadkach, gdy faktycznie jest jakieś zagrożenie zdrowia życia, czy no właśnie główka jest podwinięta, czy nóżki są podwinięte, no to wtedy można pomóc klacz, ale to też trzeba wiedzieć, jak zrobić, bo nie można z tego, co mi mówiono, nie można ciągnąć za dwie nóżki na przykład na raz, tylko trzeba stopniowo jedną, drugą, żeby wiecie, bark jakoś musiał się coś tam... W każdym razie trzeba stopniowo, no i tylko przy parciach klaczy, no i w takich przypadkach, gdzie faktycznie jest taka potrzeba, a nie, bo pójdę i pomóc, bo się martwię, no. Ja wiem, że w takich momentach człowiek nieraz nie myśli racjonalnie, ale raczej zostawmy, bądźmy przy tym najlepiej, ale dajmy po prostu tej klaczy święty spokój. Nikt nie chciałby rodzić w asyście 50 lekarzy na przykład, gdy się nic nie dzieje i gdy tak naprawdę damy radę urodzić same. Także no, pamiętajmy o tym. Początek szukał tych cycków tutaj na jej klatce piersiowej. I ja tak czekałam chyba 10 minut, zestresowana, bo chciałam, żeby jak najszybciej się napił tej siary, bo jednak to jest dosyć ważne, żeby źrebak od razu jak wstanie, to się napił tej siary, więc kolejny haczyk odhaczony. Haczyk odhaczony, no. Tak siedziałam przy tym boksie chyba pół dnia ogólnie i cały czas patrzyłam, co on robi, bo nie mogłam wyjść z podziwu, jak on jest cudny, piękny i tak dalej. No i następnym punktem do zaliczenia jakby była smułka. I smułkę też ładnie oddał, niedużo, potem znowu troszeczkę i tak po troszeczku i cały czas patrzyłam, czy on się na pewno dobrze wypróżnia, czy ta smułka dalej odchodzi, no i tak dalej, i tak dalej. Rybak na obecny moment za 17 dni będzie miał już 2 miesiące, także no trochę czasu minęło, ja się trochę spóźniłam z filmikami i bardzo Was za to przepraszam, ale obiecuję poprawę, ja już to mówiłam, wiem, już akceptuję fajnie kantar, człowieka uwielbiam, miał taki etap jakoś koło miesiąca swojego życia, że bardzo kopał, ja dotknęłam go po zadzie chwilę, i on, wiecie, od razu próbuje skakać i mnie kopać, ale do skutku dalej go głaskałam, nie uciekałam i on po prostu teraz, można go z każdej strony podejść, można wszystko przy nim robić, nawet nogi ładnie podaje. Też jestem w szoku, bo raz spróbowałam wziąć mu nogę, on normalnie stał, podał mi ją bez problemu żadnego, jak i przed nią, tylnie on trochę gorzej, wiadomo jak to jest, ale jednak jest fajnie, podchodzi normalnie do nas, wiecie, nie boi się, spał sobie na mnie. Dla mnie to jest duże osiągnięcie, bo powiecie, no przecież tak normalnie źrebak powinien wyglądać, prawda? Ogólnie powinien podchodzić do człowieka, no już ma 2 miesiące, no to jak ktoś spędza z nim czas, no to ten źrebak powinien wiedzieć jednak, że człowiek jest okej. Okay. Ale u mnie była sytuacja troszeczkę inna, no bo jak Wam mówię, Aisha długo nam nie pozwalała do niego dojść i te wszystkie próby kontaktu z nim zatrzymywały się tak na 5 minutach max i to było dla mnie już wow, jak ja 5 minut mogłam go sobie pogłaskać. Teraz już jest okej, okay. Dalej ona se kuli uszy, ale to już wróciło do takiego stanu, że po prostu kuli uszy, bo se kuli cała Aisha, ona już chyba ma tak od małego po prostu.
Ale nie atakuję, jak podchodzę do tego źrobaka, mogę sobie przy nim coś robić. Ostatnio nawet próbowałam już w ręku z małym, jak Aisha chodziła pod siodłem. No jednak trochę się wyrywał, czasem miał takie fajne momenty i jak miał ten fajny moment już, to ja go puściłam i stwierdziłam, że nie będę go więcej męczyć, bo nie chcę go zrazić. Bo na początku ja też mój błąd, trochę za późno mu chciałam założyć kantar, bo jak miał... Raz miał założony, jak miał miesiąc, to się wyrywał bardzo i uciekał. A teraz, niedawno jakoś, parę dni temu, założyłam mu już tak na stałe, żeby po prostu miał go i się z nim oswoił i jest okej, okay. Ale założyłam go i powiem wam szczerze, że było fajnie, bo on sobie spał, leżał, w sensie nie spał, tylko leżał. Ja do niego podeszłam i normalnie mu ten kantar mogłam sobie spokojnie założyć, bo poprzednim razem wzięłam sobie lążę po prostu troszeczkę za tyłek, żeby on się nie cofał, bo za każdym razem, jak ja mu przekładałam przez pyszczek i chciałam za uszy, to jemu się włączył wsteczny i on cały czas tym wstecznym popierdzielał. Także stwierdziłam, że nie, wezmę ten, żeby on czuł, że coś ma za sobą. No i wtedy dał mi się ładnie ubrać. No i potem go zdjęłam po chwili w sumie i teraz parę dni temu właśnie założyłam, jak leżał i było okej. Okay. I mam nadzieję, że was też nie za bardzo nie zanudziłam, bo jednak wiecie, nie wiem, czy ktoś tu w ogóle jeszcze jest za bardzo. I czy chcecie coś takiego oglądać, takie pogadankowe też filmy, nie tylko takie vlogi, ale vlogi też się szykują, bo uwierzcie mi, że jest kolejna nowość w stajni, kolejny koń albo kuc, więc spodziewajcie się też filmiku. Łącznie już tych koni mamy 6 i no coraz w dobrym kierunku to wszystko zmierza. Zaczynamy powoli już dobudowę trzech kolejnych boksów dla koni, żeby... A tego nie powiem. Tak po prostu będzie w przyszłości, na przyszłość, albo na wynajem, na pensjonat znaczy się. Więcej wam nie będę mówić na razie o tym źrobaku, bo po prostu no, o tym będzie osobny film. Nie będę zaśmiecać też tutaj, bo to jest typowo ciąże i poród, a co dalej, to się dowiecie później. Mam nadzieję, że pod tym filmem będzie tak około 150 łapek w górę, jeżeli tak, to wstawiam szybko, szybko. Jeżeli nie, no to sobie troszeczkę poczekamy. Nie no, żartuję, nie będziemy aż tak czekać jak teraz, po parę miesięcy, no bo jednak to była dosyć przeginga. Ja bardzo żałuję, że tak się stało z tym telefonem, z tym wszystkim, że nie miałam możliwości nagrywania, bo jednak bardzo szybko stworzyłam tą swoją społeczność, bardzo szybko mi przybyło tych subskrypcji i zauważyłam, że za każdym razem, jak stawiam filmy, to mi ich dalej przybywa, więc muszę je wstawiać zdecydowanie częściej, żeby było nas więcej, żeby tworzyć potem fajniejszy content. Mam trochę pola do popisu teraz w tym momencie z tymi 6 rumakami. Więc na pewno jakaś może poranna rutyna, coś takiego. To by było na tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że zostaliście do końca, jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu. I co? No, wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na kanał ogólnie, zobaczyć poprzednie filmy, subskrybujcie, bardzo was proszę i no, komentujcie, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. No i co do następnego, prawda? No, piszcie też... jakie byście chcieli kolejne, co byście jeszcze chcieli zobaczyć. Ja się spróbuję do tego ustosunkować. No to cześć!